Henryk Wójec. Szukam jakiejś najkrótszej formy, kim był. Człowiek drogowskaz. Znałem go od niemal początku lat 70.. Był zawsze tam, gdzie trzeba być, by być świadomym obywatelem. To były listy protestacyjne w pierwszej połowie lat 70. To były interwencje, jeżdżenia tam, gdzie ludzie byli aresztowani, zatrzymywani, żeby wykazać z nimi solidarność. To w okresie powstawania koru były wyjazdy do Ursusa Radomia. To wreszcie był. Okrągły stół, a przedtem Komitet Obywatelski, którego Henryk był sekretarzem to jest cała historia, która powinna być opisana poprzez bi biografię tego dzielnego człowieka. Ale może być to trudne on nie pisał wiele. Był bardzo skąpy w słowach. Nie przypominał tych wszystkich, którzy dużo politykują, chociaż przecież był też politykiem opozycji par excellence. Uczestnictwo w opozycji traktował Henryk jako ciężką pracę. Można go było zobaczyć, jak nosił bibułę, zbierał pieniądze potrzebne na pomoc. To nie było gadanie, to nie było intelektualizowanie, chociaż Henrykowi intelektu i inteligencji absolutnie nie brakło. Ale rozumiał, że jeżeli chce się coś zrobić, trzeba ciężko pracować i był człowiekiem skromnym, który gotów był do każdej ciężkiej pracy, która potrzebna była na rzecz wielkich idei. Jego zainteresowania polityczne dotyczyły nie tylko Polski. Interesowały go sprawy sąsiadów, miejsce Polski w świecie. Niewątpliwą jego pasją były stosunki i z Białorusianami, i z Ukraińcami. Miał tam wiele kontaktów i dbał o nie. Przypominam sobie, że prowadził też szkolenia, treningi dla opozycji białoruskiej. Warto może to szczególnie podkreślić dzisiaj, kiedy w Białorusi mamy rewolucję. To wielka szkoda, że Henryk nie mógł tego dożyć i obserwować. Na pewno byłby w sprawę wolności u naszych sąsiadów w najwyższym stopniu zaangażowany. Polska potrzebuje takich obywateli jak Henryk Wujec. Oby Polsce takich ludzi, takich osób tak dzielnych i tak zaangażowanych nie zabrakło.